Hejówka, to nadciąga kremówka i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić quizy o Star Stable. Zobaczymy, na ile znam Star Stable. Ok, wpiszmy sobie tutaj Star Stable Online. Ogólnie mi się wydaje, że w większości nie robiłam. Może kiedyś, no nie wiem, 3 lata temu może coś robiłam, ale ogólnie w większości nie pamiętam, więc lecimy. A, co byś wolał? To nie. Zostajesz czy odpadasz, twój coś tam. Zgadnę, ile masz koni. Koni mam 40, tak koło 40. Możemy to zrobić. Może to nie jest test wiedzy, ale sobie to zrobimy. Jak długo grasz w Star Stable? No, od kilku lat. Co jest dla ciebie najważniejsze w tej grze? Fabuła, odkrywanie świata, konie, kluby. Wszystkie te rzeczy są dla mnie równie ważne, z czego wiem, że uwielbiam grać w Star Stable, coś innego. Ogólnie sama gra mi się bardzo podoba, może fabuła nie jest super ciekawa, konie są drogie. Właśnie konie tutaj. Odkrywanie świata też jest spoko, ale myślę, że najbardziej YouTube i widzowie, najbardziej to mi się podoba, ale fabułę też bardzo lubię. I ogólnie sama gra w Star Stable jest naprawdę bardzo fajna, więc coś innego. Oczywiście. Masz odblokowany cały świat? Nie mam chyba całego, ponieważ mi się nie chce robić z niebo po nie. I nie mam tam chyba kilku odblokowanych, więc prawie mam. Prawie. Jak często grasz w tę grę? To różnie, bo teraz to gram pierwszy raz od 2 tygodni. A kiedyś to potrafiłam grać codziennie, a czasami potrafię może nie parę razy w miesiącu, bo jakby nagrywanie, tak? Ale no powiedzmy tak, może... raz w tygodniu się raczej zdarzy. Bierz udział w różnych wydarzeniach. Tak, w większości biorę. A teraz ostatnie pytanie. Jeździsz konno w prawdziwym życiu? Kiedy się zdjęłam? 26 do 50. No to trochę duży ten przedział, więc na 40 no mieści się w przedziale, tak? Chociaż no taki przedział, no okej, okay, no. O, tylko prawdziwy fan gry Star Stable Online z ten test. Zobaczymy, czy jestem fanem Star Stable. Rozpocznij test. Jeju. W którym roku powstał? O nie! 2011? Dobrze! Jak nazywa się drużyna składająca się z 4 dziewczyn, która broni Jorviku? No i ci dusz. Okej. Kim jest Garnok? Dobra, jest dobrze. Skąd pochodzi Frip? Z Pandorii. Kto został więziony w Pandorii w wielkim krysztale? Lisa Petr. Nie, Boże, jaki debil! Jak ja mogłam to zaznaczyć, nie? Dobra, pomijmy ten błąd. Kto zabił Elizabeth? O kurde, Draco? Darko? Draco. Jakie imię nosi koń Maigiu? Ja nie wiem, kto to ma być w ogóle. No, aha. Po jakiej stronie ostatecznie stanął Justin Morland? Po stronie dobra. Od którego poziomu można blokować Eponę? 16. 17? A nie, może 16? Na pewno? To jest byłym mężem czarownicy. Ona miała męża, faktycznie. Burmistrz? Tak. Prawie, no. No bo wiecie, to takie głupie błędy, tak? Bo jeśli śpieszę, to był czas. No to Lisa Pedreson została uwięziona, tak? No a to literówka z tą ej, to wiecie, kłóciłabym się. Coś czułem źle. Nie pamiętam. Dobra, lecimy dalej. No tak wiecie, no. No prawie, no. Na jakim koniu wygrasz na mistrzostwo w Star Stable? To nie. Najzwyklejsze głosowanie, na które głosują. O, test wiedzy na temat Star Stable. Ile generacji koni posiada gra Star Stable Online? Wiadomo, że 3. Aha. To chyba jest jakiś stary quiz. 4? Aha, Boże, bo w tym sensie, jak jestem debil po prostu. Wiesz, 1, 1,5, 2 plus 3, a ja myślałam, że jakby jaka jest najwyższa, nie wiem czemu sobie tak pomyślałam. Myślałam, że jest jakiś stary quiz i że były do drugiej generacji tylko. Pomijmy to, w jakim roku została stworzona gra. Teraz już wiemy, 2011. Sorry, walnęłam mikrofon. Ile serwerów ma? No, zależy, no, jaką chwilę, ale mi się wydaje, że tak... Czyli to jest jakiś nowy. Dobra, to jest nowy. Nowy quiz. Dobra. Aktualizacje gry pojawiają się co środę.
a szkoda, że nic do soboty. Mogłabym tak nagrywać bez problemu. Bez szkoły. By było tak idealnie. To nie. To nie. Wymień jeźdźców duszy. An Alex tutaj. Ile poziomów można maksymalnie uzyskać w grze? 20... No nie ma chyba limitu ogólnie. Ale no na razie jest H23 limit. No. Jakby, myślę, że jakby dodali więcej zadań, to można by być 24, ale ogólnie teraz maksymalnym jest 23. Po prostu nie mam wystarczającej liczby zadań, żeby być 24. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, no nie ma limitu, no. Na jakich poziomach można odblokować mistrzostwo, eponę, dundul? Mi się wydaje, że 8, epona, nie 15. Na pewno nie. 17, bo to było w jakimś quizie, to myślę, że to jest poprawna odpowiedź. Aha, nie przeczytałam tego. No dobra, okej. Okay. Gdzie można startować w mistrzostwach? No bo ja pamiętam. Bo ja pamiętam, tak? Kucyki. To wygląda legitnie. Aha. To wygląda legitnie. Niby czym to się różni? Dobra, nie chcę się tego patrzeć. Ile Star Stable posiada aplikacji mobilnych? No, My Star Stable Horses. Było coś jeszcze, pamiętam, na Androidzie, ale chyba nie na Apple. No i jest Star Stable ogólnie, to 3. Dobrze wiedzieć. Po co ja nagrywam tą grę w ogóle? Robię jakieś ciekawostki o tej grze. Jak ja podstaw tej gry nie znam, widzicie? Nie znasz gry Star Stable ani trochę. Taki właśnie jest twój wynik. Dokładnie. No, popisałam się, naprawdę. O, czy odganiesz po 3 słowach, o jakie miejsce w Star Stable Online chodzi? Wyścig, Zercyk, Idris. Dom Idrisa to jest Pandoria, więc no, cyrk Idrisa. An Magia Fiolet, Pandoria. Początek, Nuby, Thomas, Morland. Tajemniczość, Mgła, Pająki. Pająki? No to chyba chatka. Kocioł? Kocioł? Gdzie jest kocioł niby? Dobra, nie wiem. Dyskoteka, autobus, wyścig. No dyskoteka jest w Forcie Pinta tylko. Jesień, liście, dnia. No to nie jest to wzgórz. Śnieg, fiordy, dinozaury. Dolina Krótych Dinozaurów. Ciemność, przygoda, garnok. Okej. Okay. Pustka, Night Dust, Madison. To było chyba na placu Aiden. Ale... Najdę... No dobra, no w sumie to też by pasowało. Ale to też by pasowało, bo tam były zadania. Bo tam były po prostu zadania. Papier, noc, woda. Papier? Noc, woda? Nie ma takiego miejsca. 8 na 10, super! Wow! Jestem ciekawa, czy coś zrobię w ogóle dzisiaj bezbłędnie, bo na razie się nie zapowiada. Który koni... Jak uruchomić coś tam? O! Kolejny test, lecimy. Po naciśnięciu i, no, interweniasz. Jak uruchomić piaf u Luzitano? Spację. Kiedy klikniesz X, zejdziesz z konia. Jak uruchomić tult u Islanda? Kliknąć Shift i strzałkę do przodu. Co stanie się, jak klikniesz Z? Kucniesz. Jak otworzyć tryb zdjęć? Klikając O. Jak otworzyć kartę postaci? Klikając C. Co jeśli klikniecie się Enter? Otworzy się czat. Jak otworzyć dziennik zadań? O kurde. O kurcze. F? F listę znajomych. Aha, faktycznie. G okno klubu jeździeckiego. Ups. Jak kucnąć po zejściu z konia? Z. Naprawdę. Jeden błąd. To jest taki ból. Byłabym mieć 2. No dobra. Czy wiesz, gdzie możesz kupić tego konia w Star Stable Online? Okej, okay, lecimy to też, bo to powinnam ogólnie wiedzieć. Targ koni. Ogólnie się mogę pozmieniać, bo wiesz, są takie stare konie, więc może być ciężko. No, myślę, że ten. No jak to nie? Może nie? Ten. Farma Steve'a. Luzetane. Teraz już nie. Wyspa, a może teraz tak? A nie wiem. Wyspa Padok. Te. No, a kiedyś tam były. To jest po prostu strzelanie, to jest bez sensu. Te? No nie wiem. Te? O, jadłowy gaj.
Nebulum Gaju. Okej. Okay. Nowa grań. Myślę, że... Nie, nie te faktycznie. Te? Tak. Fort Pinta. Te. Farma Marleya. Farma Marleya? Te. Księżycowy sierp. Ten? Aha, okej. Okay. Wynik. 78. No to nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Jak dobrze znasz historię gry Star Stable Online? O, nie na czas. Kurde. Którego miesiącu... No, czy to jest reklama, to jest po prostu oszustwo. Jeszcze raz. Co tu się w ogóle dzieje? Muszę to wyłączyć. Którego miesiąca oficjalnie wypuszczono Star Stable w świat? O kurcze! Nie wiem! Kiedy był urodziny? Wrzesień? Październik! Jaka była trzecia rasa koni animowanych kolonach w SSO? Animowanych? To były nieanimowane? Walijczyk? Szaj. Kiedy to nam pieski, które mogą biec obok konia? Boże, ja nie znam dat! Ja w ogóle nie mam pamięci do dat! Poza tym ja w ogóle nie pamiętam tego! Którego dnia roku 2019 dodali... Zostali kolejny... Aha, dodali... Dobra, ja się przeczytałam. Dobra, to. Kiedy dodano teatr w Jarlaheim? Ten. A łatwo. Kiedy udostępniono zadania u Jamie Olivetree? Chciałam na początku. Którego dnia i miesiąca w roku 2017 dodano świnki? 1 lutego. Nie, 8. Kiedy dodano cienie? Nie były cienie kiedyś? Okej. Okay. Kiedy dodano wyścig na orientację w dwóch lasach? 12 maja. Nie. Kiedy ESO dodało ciekawostkę na temat dzikich koni norweskich? Inna data. Anielska w ogóle. Wychodzi na to, że już bardzo mało. Ale jeszcze po prostu za mało czasu na to... Dokładnie! Dokładnie tak było! Zgadzam się w 100%. Jesteś pro? Nowym czy normalnym kluczem Star Stable Online? Na którym poziomie w Star Stable Online jesteś? No, na dwu... Boli, byłam 20,5. No ale okej. Okay. Ile masz koni w Star... Ale fajnie, stanie w ogóle. Ile masz koni w Star Stable Online? No powyżej. Ile masz znajomych na Star Stable Online? Mam maksymalną ilość znajomych. Który z wymienionych poniżej obszarów jest dla ciebie niedostępny? Jeśli jest takich kilka, to znaczy ten, którego odblokowanie zajmie ci najmniej czasu. Wyspa koni? Wyspa koni nie ma. Nie ma wyspy koni. Kryjówkę mistrza śpiegowa, pona. Mam wszystko. Ja twoich koni na SSO jest potrenowałeś do 15 poziomu. No połowa nie. Nie. Więcej niż 3, mniej niż połowa. Dokładnie, idealnie opisane. Czy jesteś Star Rider? Tak. Jak często jeździsz na mistrzostwa? No wiecie, kiedy było to święto, to się jeździło. Teraz to tak... Kiedy mi się nudzi? To jest w ogóle ładne. Ile razy zmieniałeś macierzystą stajnię? Raz czy dwa razy, bo raz zmieniałam, bo były za duże lagi w Morland i zmieniłam. Ile lat grasz w SSO? Gram więcej niż rok. No, od początku gry nie gram. Jak często udzielasz się na czacie? Często. Bardzo często wręcz. Czy często kupujesz Star Coins do gry? Nie. Rzadko. Na jakim jesteś serwerze? Emerald Forest. Czym karmisz konia? To co mam w ekwipunku, czyli głównie sianem. Progracz! Wiadomo. Czy zgadniesz na podstawie gry Star Stable Online? A, czy to jest... A, to powinnam pamiętać. Ogólnie jeśli chodzi na tamtą chwilę, to było tyle. Tak. Jak kosztują odnowione Araby? Okej. Okay. Jak kosztują stare Araby? O kurde. Dobra, jest dobrze. Ile kosztują odnowione konie fryzyjskie? Teraz już nie są odnowione, ale okej. Okay. Ile kosztują teraz stare konie fryzyjskie? O kurde, chyba... Nie wiem. To albo to. To? Ile kosztują konie hanowerskie? 890. Ile kosztują halflingery? 810. Ile kosztują konie pełnej krwi angielskiej? O kurcze, chyba tyle też. Tak. Ile kosztują fiordy? One były drogie. No tak.
Ile kosztują barwiki gorącokrwiste? Aha, no... No tak, no tak. Ile kosztują kuce jorweskie? Jak kosztują konie duńskie? Wytyfy? 300? Tak. Dobrze mi poszło całkiem, całkiem dobrze. O, jak dobrze znasz grę Star Stable Online. My tego nie robiliśmy? Nie. Jak nazywa się koń, to ten. Jorvik gorącokrwisty. Kto to jest? Wążeczny. Janusz, Stefan. Nie wiem. Freja, no najbardziej ma sens, tak? Janusz to jest? Okej. Okay. W jakim kraju powstało Star Stable? W Anglii? W Szwecji, okej, okay, nie wiedziałam. Kto to jest? Izabela? Ups. Ile Star Coinsów dostają Star Rider co tydzień? 100 niestety. A przydałoby się więcej. Co to za miejsce? Epona. Czy Star Stable jest na telefonach? Tak. No. No okej, okay, no. To co woli. Na jaką gazę jest taka maść? Chyba na Wielkanoc ona była. To ma najlepszy blog o Star Stable w Polsce. O matko, Melissa? Tak. Super, no. 6 na 10 super. Jest git. Okej, co my jeszcze tutaj mamy? No, bardzo zobaczymy, czy jestem fanem Star Stable. Ile raz koni jest w SSO? No, dużo. Aha. No teraz jest na pewno więcej, no ale okej. Na którym level odblokowuje się DZW? 13, 14. Na którym level odblokowuje się DUD? 15. To jest najpopularniejszą blogerką SSO. Melissa Shisho. Ile raz koni jest do wyboru od początku gry? Na początku gry. No, jakby jest tak koń teraz w Morland, a wtedy nie wiem, ile było tak szczerze, ale na pewno więc jedno, okej. Okay. Aha, chodzi jako początkowiec, okej. Okay. Myślałam, że dla obszarze bez Ridera. Jakie nakrycie głowy dostajesz na początku? Poczek. Jaki rodzaj pieniędzy dostajesz na początek? Shining Jorvik. Niestety, co daje Star Rider? Zbudowanie mostu, to też prawda. Pełen dostęp do gry. Ile kosztuje Star Rider Lifetime? 130. Gdzie znajduje się stajnia startowa? W Morland! Polecam. W którym kolorze są oznaczone wyścigi? Niebieskim? Tak. Co jest Star Rider otrzymują pieniądzem? Co tydzień. Ale fajnie było dzisiaj. Jakie pieniądze dostają Star Rider z Star Coinsy? Czy u TAN dostępne są tylko wyścigi? Tak. Nie? Okej. Okay. Aha! U TAN, u Loretty! Patrzymy do Loretty. No. Czy wyścigu Poli? Poli? A, tak! Faktycznie, jeżeli to jest. Czy Star Stable to gra online? Tak. Jak brzmi skrót? Ale co ma? Już może być online i być na telefon. Okej. Okay. Jak brzmi skrót od Star Stable? SSO. Lubisz... OS. Lubisz Star Stable? Nie. Aha. Od kiedy Star Stable zostało wprowadzone na wolnęłam się. Na komputer. No, od początku. Do którego poziomu można grać za darmo? 4-5. Prawdziwy mistrz! Wiadomo. Okej, okay, to już wszystkie quizy, które sobie zrobimy. No, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać, czy wy robicie te quizy i jaki mieliście wynik. No, i do zobaczenia. Pa!